Halo, kurde, Asperdziu. Zapraszamy do zobaczenia naszego... czego? Relacji, kochanie. Naszej relacji z Ton. Z tego. No. Siema, tu Kultura Sportu, jesteśmy na słonecznej Sri Lance. Gdyby ktoś nie wiedział, to taka mała wysepka pod Indiami. Ocean ma 29 stopni Celsjusza, klimat tropikalny. Check this out. Tak wygląda nasz pierwszy dzień. Właśnie wynajęliśmy dechy, montujemy na tuk-tuka i lecimy na Whiskey Point. Surfing. Nawet muczki dzisiaj lecą na falę, a ja czuję w lokach, że będzie zajebiście. Aż mnie skręca. Dzisiaj wstaliśmy o 6 rano. 3:30 w Polsce. Żeby złapać więcej fal. Fale są rano regularne, mniej wieje i jest dużo, dużo mniej ludzi. Kto rano wstaje, temu Poseidon fale daje. Serw zap! Hello. Lagoon Sawari, crocodile. 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 Where? Lagoon Sawari. Okej, dzisiaj nasz ostatni dzień na wschodzie wyspy. Wstaliśmy wcześniej rano złapać ostatnie falki przed podróżą przez wyspę do Colombo, skąd mamy samolot za parę dni. Jednym z najbardziej malowniczych pociągów na świecie. Czeka nas podróż jednym z najbardziej przewalonych autobusów na świecie. 6 godzin jazdy, otwarte drzwi, otwarte okna. RMF Max tutaj jeszcze naprawdę daje radę. Na pewno słyszycie. No i cały czas te piękne widoki za drzwiami. Dosłownie, za drzwiami.
Cześć, witam na kolejnym dniu naszego surf tripa. Czekaj, coś jest nie tak. A dobra, to Berlin. To nie nagrywaj tego.